No ja słyszałem, że ty po taką piękną kostkę przyszedłeś i emeczkę. Jak chcesz oczywiście któregoś z tych dwóch skinów wygrać, no to oczywiście zostawiam wam link do giveawaya w przypiętym komentarzu oraz na skinsforfree.pl. Jak chcesz sobie oczywiście wziąć udział, no to wystarczy wpłacić sobie dyszkę na Case Haga, no i oczywiście upoważniać się do wzięcia udziału w tym giveawayu oraz jeszcze w giveawayu, który kończy się dosłownie tutaj za niecałe 4 dni. Tutaj, żeby dołączyć, trzeba wpłacić 8, więc jak płacisz sobie dychę, no to na oba te konkursy możesz sobie dołączyć, no i oczywiście linki, tak jak powiedziałem, zostałem w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl, a my mamy 7 koła prawie na Case Hagu, więc oczywiście sobie tutaj jakąś skrzyneczką zakręcimy. No kurczę, kostka, no nie powiem, że tania, bo tutaj troszkę wuja musiał zabulić, żeby widzowi rozdać, więc mam nadzieję, że widz doceni, no i taką bitewką za 3 koła myślę, że możemy sobie oczywiście zacząć. Wrzucamy oczywiście bota, no i ja ci jeszcze przypomnę o konkursie na skina. Jak chcesz oczywiście wygrać, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, na Discorda dołącz, no i oczywiście użyj kodu Croxy na Case Hagu, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. A w komentarzu możesz sobie napisać, czy bierzesz udział w konkursach oczywiście na Case Hagu, bo tutaj no wuja się chyba dzisiaj postarał. Napisz, jak ci się odpowiada dzisiejszy giveaway. No bitwa wygrana, stary, ale to jest 3000, no jesteśmy na minus, tak? Więc tutaj nie ma się chyba z czego cieszyć. A oczywiście jakbyś chciał kodu Croxy użyć, no to wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście ten magiczny plusik. No i jakbyś chciał sobie doładować, to ja na to blikiem, no to sobie klikasz tutaj. No i oczywiście kodzik Croxy przez 2x wpisujesz. Dostajesz wtedy 10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście dwie skrzynki na start za free, więc warto oczywiście skorzystać. A jak skrzyneczki otwierasz na Case Hagu, no to możesz sobie level wbijać. Mam 97. Za level oczywiście nagrody możesz odbierać. No i oczywiście jak grasz, no to możesz sobie potem odbierać cashback. Ja mam 500, no ale no taka kwota jeszcze nie satysfakcjonuje mnie, więc jak będzie krucho z balansem, to pewnie sobie ten cashback odbiorę, ale póki co się oczywiście bawimy. Tutaj mamy skrzyneczkę za 800, tutaj jest tortuga, to jest chyba jakaś nowa tutaj skrzynka z tego co widzę, bo coś jej nie kojarzy wydaje mi się, albo po prostu ma zmieniony design. To Matthew, tutaj dwie Doktor Hack, to jest na pewno nowa skrzynia. No i tutaj Crazy Pizza w sztukach dwóch. Bardzo mi się podobają grafiki tych skrzynek, no mówię to po raz kolejny. Będę się tak pewnie powtarzał jeszcze nie przez jeden film, a przez pewnie... No będę się powtarzał pewnie, tak? Ale jak mi się coś podoba, to po prostu o tym otwarcie mówię. Tak samo jak otwarcie mówię o tym, że jedna rzecz tylko mi się na Case Hagu nie podoba, a mianowicie dźwięk po otwarciu skrzynki. Na normalnej oczywiście skrzynce. To jest rzecz, no której po prostu nienawidzę. Proszę usuńcie tą muzyczkę. To jest naprawdę... Co tu się stało? A to hydroponik spadł. Ej, czemu i samo tu ma koron... Aha, że teraz wygrywa, tak? Tak to działa? Czy nie? Ej, patrz, tutaj ładnie sypnęło 730. No powiem tak, no jest to do nadrobienia. Mamy stratę 900 zł, ale tutaj jakaś skrzynka widmo chyba się załączyła. No dobra, już tutaj wszystko ładnie śmiga. Mamy M-kę za 68 zł. Teraz Crazy Pizza, dwie skrzynki lecą. No mamy USPA jakiegoś tutaj za 49 zł. Zobaczymy, jak będzie oczywiście tutaj dalej, czy tutaj jest w stanie coś jeszcze mi spaść, żeby no, do tej bitwy wrócić. Zobaczmy, strata no z 600. Mamy kosę, to nam da zwycięstwo. No widzę, no już niestety, że ten profit, no... No nie będzie mi dany. Spróbujmy jeszcze raz na spokojnie. Zobaczmy. Golden Dragon na pierwszy ogień. Powiem tak, zachować spokój na dzisiejszym filmie. No z pewnością nie jest to łatwe zadanie, tak? Mam jeszcze 4 koła, więc ostatni strzał. No liczyłem, kurczę, że może w tej battle by się udało odbić. No ale kurczę, no nie wiem, no mam takiego pecha. Jeżeli ona mi nie odda... To nie wiem, no kończę chyba karierę, co? 4400, powtarzam, skrzynia Snurti na pierwszy ogień, 1800 zł. Zobaczmy, to jest skrzynia, na którą liczę. Okej, okej, 4500, może być. Golden Dragon? Nie no, patrz, widzisz? To znak, stary, że nie można się poddawać. No to jest właśnie przeznaczenie. To było mi, stary, to było zapisane w gwiazdach po prostu, że wiesz, muszę trochę tutaj pocierpieć, żeby naprawdę tutaj mocny banger spadł. No i sprzedajemy to, mamy 11 koła, stary. Idziemy oczywiście na bitewkę, tak? Wrzucamy tutaj samych mocarzy, czyli In Love, Counter Snoot, Sushi Master. Pokera skipujemy, ale dorzucimy Snurtiego, Golden Dragon, Nitro i Case Hog, stary. Czy mi styknie, czy mi styknie? Niestety nie, więc muszę jedną tutaj poświęcić. Niech to będzie skrzynia In Love, bo tak kurczę, najmniej chyba mnie przekonuje. 11 koła, 11 koła. Tak kminie, czy...
zmiana na underdoga nie byłaby dobra. Ale już mówię, nie no, zostawiamy. Niech moc będzie z nami, dokładnie, Bot Force. Niech ta moc będzie po naszej stronie. Zobaczmy, pierwsze otwarcie, Counter 1200 Sushi Master. Jak tutaj... To się nie wydarzyło, stary. No i patrz, powiedziałem ci jeszcze to. Jeszcze powiedziałem, że kurczę, underdog. To może być to. No i no niestety, moc ewidentnie po mojej stronie dzisiaj odpuściła chyba sobie challenge. Zobaczmy i płaczmy. 19 koła.